Okej. Ja kupiłem sobie Divine Divinity raz w Kielcach. W Kielcach kupiłem sobie z tej edycji Ekstra Klasyka, czy tam Super Klasyka, nie pamiętam. A potem jeszcze drugi raz miałem z jakimś pismem, z jakimś... O, już nie pomnę nawet z jakim rodzajem pisemka to było. Dobra. Także jak widać, wybieramy swoją postać. Jest ich trochę do wyboru. Są to w skrócie... jak widać, są to trzy klasy, tylko że mamy tutaj odbicie lustrzane mężczyźni i kobiety. Mamy maga, łotra i wojownika oraz maga, łotra, maga, wojownika i łotra. Wydaje mi się, że będziemy grali magiem, ponieważ w takich RPGach zawsze bardzo lubię grać magami. Także będzie to mag. Możemy go jakoś nazwać, nazwiemy go... Zaskoczę wszystkich, ale nazwiemy go Karwas. Nie, nie, Okti, tylko mag się liczy. W ogóle patrzcie, jakie mogę fajne szlaczki rysować. Pentagram. Dobra. Wracając, będzie to mag, nazwiemy go Karwas, wybierzemy mu jakąś sensowną japę. Pentagramu nie widzicie, bo jest pod tym... Ojejku. Mak jest zajebisty. Nie znasz się, Żuniu, mak jest świetny. Wybierzemy mu jakieś sensowne ryło. Wydaje mi się, że chyba to pierwsze jest najfajniejsze. I zaakceptujemy go. Okej, okay. Zasejwowałem, ponieważ nie wyświetliło się intro. Chcemy jeszcze zobaczyć intro. Słyszę ścieżkę dźwiękową z intro, ale nie wyświetla mi się ono. A, okej, okay, jest. Znalazło się. Mam nadzieję, że też je widzicie, bo nie mam wcale, kurwa, pojęcia. Nawiasem, w tej chwili nie widzę czatu, także jeżeli coś do mnie piszecie, to jestem ślepy na to. Bo przełączenie się w intro zepsuło mi podgląd. Potężny wojownik w bokserkach. Kapitan Golas. Du, du, du. Wow. Kotełek. Jestem pewien, że ktoś w czacie lubi kotełki. To może być postać, która pojawi się w trakcie gry. Myślę, że znajdzie jakiś zwolenników w czacie. Dobrze. Muszę teraz wyjść z gry, żeby znowu móc przeczytać czat, bo nie chciałbym was tak ignorować bardzo mocno. A także zrestartuję tą grę i skorzystamy z postaci, którą już utworzyłem, czyli z maga Karwasa. Z ryłem wybranym z listy. Sorry, że wyłączyłem Divinity, ale nie mam możliwości zrobić to inaczej, bo pozostanę ślepy na czat. Także ruszajmy z powrotem. Wczytujemy. Nie zaszedłem jeszcze nigdzie. Jedyne co zrobiłem, to po utworzeniu postaci natychmiast zasejwowałem. Także jesteśmy na początku. Witamy w Divinity. Jedyne co tutaj póki co mam do zrobienia ciekawego, to wcisnąć Alt i zobaczyć, że mogę sobie podświecić itemy. Więc wezmę sobie pomniejsze uleczenie, czyli miksturkę leczącą. Czy jest tutaj coś jeszcze? Jakiś nożyk. Nie będę go potrzebował. Jestem magiem. Mam tutaj swoją potężną kulę ognia. Uderzenie meteoru. Nie będę potrzebował za bardzo broni konwencjonalnej. Wchodzimy na górę po drabinie. Ah, my friend. Czekałem na twoje przebudzenie. Jak się czujesz?
Spytamy się go, kim jestem i co robię. To jest w sumie dosyć dobre pytanie, jak na początek RPG. Na imię mi Joram, jestem jednym z miejscowych uzdrowicieli. Co do twojego przybycia, to dziwna opowieść. 3 dni temu, gdy szukałem rzadkich ziół na skraju lasu, uwagę zwrócił niewielki kotek. Wyglądało na to, że chce, żebym za nim poszedł. Zrobiłem to i prawie potknąłem się o twoje nieprzytomne ciało. Natychmiast przyniosłem cię tutaj. Miałeś szczęście, że ten kot się tą zaopiekował. Jeszcze trochę i stałbyś się karmą dla palinożerców. Okej, w takim razie podziękujemy naszemu ziomeczkowi za to, co nam zrobił. Dziękuję, ocaliłeś mi życie. Nie troskaj się bez względu na to, jakie masz problemy. Gdyby cię nie odnalazł, gdyby nie twoje szczęście i ten kot. Bla, bla, bla. Co to za miejsce? Znajdujemy się w Aleroth, niewielkiej osadzie uzdrowicieli. Mają jakieś kłopoty. Ich kłopotami poza bandami orków i w intro byłem wojownikiem. Słuszna uwaga. Poza bandami orków mają jeszcze na głowie problem ze źródłem. Czym jest źródło, pewnie zaraz się dowiemy. Nasz przywódca Mardaneus stał się... postradał zmysły. Spytamy się, czy mogę mu jakoś pomóc. Bla, 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 bla. Gdzie mogę go znaleźć? Wspaniały Field of View. Wiesz co, masz rację, Maciek. Straszliwie mało widać. Skończę ten dialog, podziękuję naszemu przyjacielowi. I mam mały pomysł, zrobię coś dla was. Wiecie co, bo faktycznie Divinity jest... Czy widać w ogóle, co się dzieje tutaj dookoła mnie? Bo wydaje mi się, że chyba mógłbym troszeczkę powiększyć obraz, bo straszliwie niewiele widać. Ale dobra, póki co możemy spróbować w ten sposób jechać. Tak, jesteśmy w wiosce uzdrowicieli, póki co tyle wyszło. A przed nami Mardaneus. Mardaneus. Koniec jest bliski! Dobrze, troszkę tutaj Mardaneus wpierdala. Ale koniec końców dał się namówić na odpoczynek. Okej. Wiem, że możemy tutaj włączyć minimapę przyciskiem M. Także niech to będzie minimapa w naszym prawym górnym rogu. Moja twarz jest w lewym. Okej. Zastanawiałem się tylko, czy nie zasłaniam. Z minimapy wy i tak prawdopodobnie zbyt wiele nie zobaczycie. Ona jest głównie dla mnie. Tutaj mamy dzienniczek questów. W dzienniczku pierwszym questem. Ulecz Mardaneusa. Wygląda na to, że uzdrowiciel Mardaneus został opętany przez demona. Muszę się dowiedzieć, dlaczego zachowuje się tak dziwnie. Tak, Żuniu, jutro biesiadowo. Jedziemy. Póki co rozejrzę się po prostu po wiosce. Zobaczymy, co tu jeszcze jest ciekawego. Jeśli dobrze pamiętam, mogę zrobić kilka fajnych questów pobocznych w ogóle bez wychodzenia z wioski. Więc pokręcę się po okolicy, najpierw się pozapoznaję ze wszystkimi. Przed nami Otto. Spotkaliśmy naszego rasistowskiego krasnoluda. Co to tak śmierdzi świniami? O, to tylko człowiek. Spytajmy się, czy ma problem z innymi rasami również. Wygląda na potężnego zdrowiciela. Opowiada na temat problemów przed na temat problemów z wiecznym źródłem. Opowiedz nam o źródle. Źródło jest potężnym polem energetycznym, które otacza wszystkie żywe istoty. Łącząc się z nim, bla bla, używając go mogę leczyć. Coś się dzieje ze źródłem. Okej, w tej chwili dowiedzieliśmy się, że możemy używać czegoś takiego jak ołtarz... czytała Krystyna Czubówna. Jest coś takiego jak ołtarz Goemuego, do którego to zaraz będziemy się kumać. Jeśli dobrze pamiętam, ten ołtarz znajduje się również w wiosce, także zaraz gdzieś go znajdziemy. On jest gdzieś tutaj bardzo blisko, gdzieś w prawą, gdzieś po prawej stronie na dole, czyli na południowym wschodzie.
O ile animacje są bardzo piękne, to samo chodzenie jest troszeczkę takie klanki, bo postać często stara się obejść różne durne rzeczy naokoło, co zupełnie nie ma sensu. Ale na prostych przestrzeniach to wygląda całkiem przyzwoicie, dopóki nic mi nie wchodzi w drogę. O, zaczyna się mój problem jako maga ze staminą, bo nie mogę sprintować przez cały czas, tutaj mam pasek wytrzymałości. Dobra, póki co ogarnijmy jeszcze, co tutaj się dzieje w tej wiosce. Słyszę jakieś dźwięki, jakby ktoś tu walczył. Pewnie to są któreś z orków z tych poza wioską. O, tu są jakieś drzwi. Okej, jeśli się nie mylę. Mamy tutaj magiczne zwierciadło. Znaleźć magiczne zwierciadło. W ogóle przedstawiam ekran ekwipunku. Mamy tutaj różne kategorie. Jedną z tych kategorii są oczywiście czary i zwoje, w której znajduje się magiczne zwierciadło. Żuniu, stamina ci się zjebała i nie chciała się odnawiać. Pozwól, że troszeczkę ci zaspoileruję. W Divinity są itemy, które mają więcej wpływu na postać niż tylko na jej statystyki. I podniosłeś przedmiot, który nazywa się przeklętą halabardą. I dopóki go nosisz w ekwipunku, twoja stamina się nie odnawia. Nie musisz go nawet mieć w rękach jako wyposażoną broń, czyli tutaj, bo tak wygląda nasz ekwipunek. Broń, tarcza, ciuchy i tak dalej. Wystarczy mieć ją po prostu przy sobie i wtedy stamina ci się nie przestaje regenerować. Wystarczy wypierdolić halabardę i stamina wraca do normy. A właśnie, w Divinity możemy przerzucać przedmioty. Także będziemy... Musimy sobie przesunąć trochę paczuszek. I mamy tutaj książkę. Co jest w książce? O magii pierwotnej. Magiczne zwierciadła są najpopularniejszymi przedmiotami wytwarzanymi przez magów. Tworzenie magicznych zwierciadeł było kiedyś częścią podstawowej edukacji młodych czarodziejów. Magiczne zwierciadła mogą służyć duplikacji pewnych magicznych klejnotów. Tyle nam wystarczy. Mam przy sobie magiczne zwierciadło. Może służyć do duplikacji magicznych przedmiotów. Zajebiście. Teraz znajdźmy tylko magiczny klejnot, który będę chciał replikować. W tym momencie można już dodać 2 do 2 i wywnioskować, że jeżeli te klejnoty leczące z kapliczki są magicznymi klejnotami, pewnie da się replikować. Ołtarz uleczenia. Pogadajmy. Witaj, mam na imię Fenwytus i jestem sługą ołtarza. Czy szukasz uzdrowienia? Byłoby bardzo miło z twojej strony. To jest mój ostatni kryształ uleczenia. Ostatni. Dylemat moralny polega na tym. Żołnierz Verlat został raniony, bla 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 bla. Jaszczur uzdrowiciel leczy również drugiego rannego żołnierza. W związku z tym potrzebujemy 2 kryształów. Skoro potrzebujemy 2 kryształów, rzucamy. Gdzie on jest? Kryształ uleczenia. Magiczne zwierciadło. Jeśli dobrze pamiętam, trzeba to było wrzucić chyba do wody. Być może ta woda jest zbyt płytka. Muszę znaleźć jakiś trochę większy zbiornik. Ale wydawało mi się, że chyba w tym bajorku tutaj mimo wszystko to działało. Dobra, to zaraz spróbujemy w jakimś troszeczkę solidniejszym zbiorniku, jeśli to nie pomaga. Ewentualnie skonsultuję się z książką. Bo wydaje mi się, że replikacja polegała na wrzuceniu do wody kryształka razem z tym magicznym zwierciadłem. Ale mamy książkę, nie musimy się domyślać. Bla bla. Jak więc używa się magicznego zwierciadła? To proste, mój drogi uczniu. Najpierw musisz znaleźć mały, naturalny zbiornik, głęboki na tyle, żeby w całości zanurzyć w nim lustro. Kiedy przykryje je woda, zwierciadło zniknie. Kiedy lustro zniknie, rzuć do tego samego magiczny, bla bla bla, miejsca, magiczny klejnot. Dobra, w takim razie musimy znaleźć wodę na tyle głęboką, żeby to lustro się zakryło całkowicie. Wydaje mi się, że to gdzieś na terenie wioski też się dało zrobić. Kubka, stosik tych, stosik pudełek, tutaj nic nie ma? Okej, okay. Widocznie tak sobie po prostu leżały. Będę latał po tej wiosce i eksplorował, żeby znaleźć wodę. A przy okazji może odkryję jeszcze coś ciekawego w wiosce. Idź do kibla. Po co mam iść do kibla?
O, czekaj, to jest woda, bo widziałem swoje odbicie. Nie, czekaj. To był tylko, okej, okay, to był tylko taki efekt. Okej, okay, to był tylko efekt, kiedy byłem zasłonięty jakimś elementem otoczenia. Okej, okay, tutaj jest, z tego co widać, miejsce, gdzie są hodowane zioła. Póki co jeszcze tutaj nie muszę się tutaj bujać, ale będziemy mieli zaraz tutaj zadanko gdzieś w tej okolicy. Gdzie jest ta woda? Czekaj, czy to jest woda? Halo? Nie. Woda nie wykryta. Muzyka w Divinity jest piękna, bardzo, bardzo lubię jej słuchać. A! Coś tu się jeszcze dzieje. Odejdźcie, potworne stworzenia! Mardeneus odjebał i zamroził swojego kolegę. Pogadajmy z tym zamrożonym biedaczkiem. Jak mogę ci pomóc? Tylko Mardeneus potrafi rozproszyć takie potężne zaklęcie. Dobra, zobaczę, co da się z tym zrobić. Dostałem kolejne zadanie. Uratuj elfa Lanilora z lodowego więzienia. Okej, okay, trochę się tych zadań zaczyna składać. Zaraz się weźmiemy do roboty, obiecuję. Zaczniemy je zaraz rozwiązywać. Ale jeszcze chcę... Najpierw chcę zacząć od tego wątku z uzdrawianiem żołnierzy, bo za to jest dużo doświadczenia, jeśli dobrze pamiętam. Gdzie była ta pieprzona sadzawka? Znaczy sadzawka, takie bardziej bagienko, coś koło tego. Jak zamrożony koleś może gadać? Żuniu, może on jest po prostu zamrożony od połowy? Tak od pasa w dół? Ja nie wiem. A właśnie, tu są posągi. Posągów można używać, więc klikamy. Klikamy do skutku na każdy z czterech posągów. Jej! I mamy kicie. Jest tutaj kicia. I kicia mówi miau. Mogliśmy pogłaskać kotka i kotek teraz za nami biega. Wydaje mi się, że on zaraz za jakiś czas daje sobie spokój i nas zostawia, ale póki co niech sobie z nami biega. Wróciliśmy znowu do ołtarzyka leczącego. Jestem na 99% pewny, że to się dało tutaj wpieprzyć do tej wody, ale... A. Dobra, jebać. Jak nie, to nie. Okej, okay, wprawdzie nie znalazłem wody, ale znalazłem opuszczone mieszkanie. Jak widać, drzwi są zamknięte. Ale mamy kluczyk w beczce, więc jest okej. Okay. I jest tutaj jakaś księga. Ta księga nie ma w sumie nic chyba wartościowego w sobie. Trzymaj się, Malineczka, dobranoc. Okej. W związku z tym mamy tutaj mieszkanie. I jest to opuszczona chałupa. W związku z tym mogę sobie spać w łóżeczku i nie ładuje się nikomu do wyrka. To jest miejsce, w którym mogę spać, więc będziemy tutaj często wracać. Zasejwuję za pamięci. W prawym górnym rogu wioski. Żebym zapamiętał, gdzie to się znajduje. A jest tutaj jeszcze cmentarz. Here lies the late unlamented Jake. No flowers, especially not. Spoczywa tutaj nieodżałowany Jake. Żadnych kwiatów, szczególnie od mojej żony, podpisano Jay. Jako, że widzimy, że tutaj nie ma specjalnie wiele kwiatów, jest tylko jedno miejsce, więc zrobimy zaraz Jake'owi na złość. Tutaj leży Esmeralda, żona Jake'a.
Dobra, w takim razie jesteśmy złośliwymi chujami. Jesteśmy złośliwymi chujkami, więc dajemy... Borinio, nie ominęło ci jeszcze nic bardzo poważnego. Streamujemy dopiero chwilkę. Jako, że wiemy, że Jake nie chce kwiatów od swojej żony, to robimy mu na złość troszkę i kładziemy kwiaty na jego grobie. Kto położył kwiaty mojej żony na moim grobie? Moim zdaniem Jake jest fantastyczną postacią w tej chwili. Zombie, które można zrobić na złość. Dobra, i spróbuję go po prostu zajebać. O. Kastowanie tych fireball jest dosyć wolne. Ale w końcu go ubijemy. Okej. Zabiliśmy go i dostaliśmy od razu cały level. Także spoko. Zasejwuję sobie tutaj. Grafa zajebiaszcza. Jak na grę, która wyszła naprawdę tyle lat temu, moim zdaniem jest kosmiczna. Okej, dostaliśmy level. Możemy rozdać umiejętności i statystyki. Umiejętność. Najpierw statystyki chciałem powiedzieć. Zastanawiam się. Wydaje mi się, że chyba na początku będziemy pompowali w inteligencję. Znaczy... Dobra. Przypuszczam, że dam pierwsze dwa levele do inteligencji, a potem zwiększę siłę i zręczność, żeby móc nosić troszeczkę lepszy pancerz. Także zacznijmy od tych statystyk. Inteligencja na 20. Zaraz, ja dostałem dokładnie dwa levele nawet. Nie zauważyłem. Okej, świetnie. Dodaliśmy staty. I mamy jeszcze umiejętności. Jak widać, umiejętności są podzielone na kilka rzeczy. Jest droga maga, droga łotra, droga wojownika. I w sumie tyle. W związku z tym możemy się rozwijać w tych trzech kierunkach. Przypominasz mi, że mordę, żebym nie rozstawiał sobie okien po lewej stronie. Słuszna uwaga. Słuszna uwaga, Żunio, dziękuję. Także, jak widać, moje statystyki. 10 siły, 10 zręczności, 25 inteligencji i 10 budowy. Budowa jest odpowiedzialna za siłę, za życie, inteligencja za manę, zręczność i siła za udźwig oraz obrażenia w walce. No i za obronę. Okej. Na początku w Divinity koniecznie potrzebuję możliwości otwierania zamków. To jest totalnie niezbędne. Także bierzemy otwieranie zamków. Super. Pierwszy level. I przydaje się identyfikacja. Identyfikacja, podobnie jak w Diablo, magiczne przedmioty są niezidentyfikowane, więc musimy chwilę... Musimy albo komuś zapłacić za identyfikowanie ich, albo nie być głupim i samemu identyfikować. Także myk. Mamy identyfikację i otwieranie zamków. Sejwuję. Ten, jak widać, tutaj nie ma za bardzo nic ciekawego. Ale możemy coś zrobić z tym grobem, więc grób zamknięty. Przecież podnosiłem klucz, jeśli dobrze pamiętam. Wiem, że nie tylko z Diablo, spokojnie. To był taki po prostu bardzo znany przykład. Dlaczego ten grób jest dalej zamknięty? Przecież podniosłem klucz. Chyba mam jakiś błąd. Trudno, wrócimy tu najwyżej później. Nawet jeśli ten grób pozostanie zamknięty, to nie ma strasznie wielkiej krzywdy, bo tam nie ma nic istotnego. Ale po prostu jestem zszokowany, dlaczego się nie chce otworzyć przede mną. No trudno, olejemy go póki co. Znaleźliśmy tam jeszcze jeden klucz, więc go użyjemy. Super. Na drzwiach. Generalnie dobrym nawykiem w Divinity jest, jeżeli widzimy masę przedmiotów leżących w jednym miejscu, je przerzucić, bo prawdopodobnie coś kryją pod sobą. Byłoby to podejrzane, gdyby tak wiele itemów leżało bez sensu. Więc przerzucam to na bok i ujawnia nam się w jakiś właz.
jakieś zejście na dół do piwnicy. Dobra, chyba już powinniśmy móc tam wejść. Tak, jest włas. Okej, jesteśmy w jakiejś piwniczce. I póki co nie ma tutaj nic jakoś bardzo ekscytującego. Mamy jakieś drzwi. I przede wszystkim bardzo dużo ciemności. Siemano Normanno. Witam na dzisiejszym live. Jaka to gra? Dokładnie taka, jaka jest wymieniona w opisie streamu, czyli Divine Divinity. Takie dosyć starszawe RPG. Jedno z moich ulubionych RPG właściwie w historii RPG. Druga runda z Jake'em. Teraz już jej nie opuścisz. Jake, jak widać, był bardzo zły. Gdyż zostaliśmy położeni na hita. W związku z tym wczytuję save'a i podchodzimy do niego jeszcze raz. Dowcip z Jake'em jest taki, że on zadaje ogromną ilość obrażeń. No tylko, że jest bardzo wolny. Także można go kajtować. One punch! Trochę tak było. Zostałem one-shotnięty. Jestem magiem, mam bardzo mało życia. Mam tylko 40 punktów życia. Jake zadaje gdzieś, nie wiem, z 70 obrażeń pewnie. Per hit. Dobra, włazimy z powrotem. Tym razem zasejwuję tam. Żeby się znowu nie dać one-shotnąć. To było tutaj. Tutaj się dało jeszcze jakieś drzwiczki otworzyć, tylko nie wiem, do czego one prowadzą. A, jest coś tutaj. Zmasakrowane zwłoki. Zawiera przedmiotów 3. Zawiera bomby smugowe. Nie wiem jeszcze do czego, ale pewnie da się to sprzedać, więc YOLO. Na pewno się przyda. Nienawidzę tego, nienawidzę, kiedy postać Divinity zaczyna biegać kółka dookoła przeszkód. To jest masakrycznie frustrujące. Dobra, drzwiczki. Budzimy go. I spierdalamy. Dobre jest to, że jeżeli go trafię, to on się często staggeruje na chwilę i przestaje mnie gonić. Tak jest. Wydropił nawet troszkę złota dla mnie. Bardzo miło z jego strony. I mamy kolejne levele. Konkretnie jeden. Myślałem, że może dostaniemy troszeczkę więcej. Okej. Najpierw siła czy zręczność? Najpierw siła, bo siła wpływa na udźwig, a będziemy znajdywali dużo itemów. Także niech to będzie siła. A w umiejętnościach... Alchemia, poznanie wroga, to nie jest dla mnie istotne. Droga wojownika generalnie jest do dupy. W drodze wojownika jest tylko kilka dobrych zdolności. Tutaj jest naprawa, ale póki co nie będę brał naprawy. To jest bezużyteczne, to jest bezużyteczne. Zaczarowanie broni, to jest dobra zdolność, bo to nazywa się zaczarowanie, ale to na dobrą sprawę jest bardziej umieszczanie uroków w broniach. Pokażę wam to pewnie za kilka leveli, bardziej za kilkanaście może. Także droga wojownika jest raczej do dupy, tutaj nic nie będziemy brali. Raczej liczy się droga łotra i maga. Kolce są generalnie bardzo słabym czarem. Kolce zadają 3 uderzenia po 4 plus 10, czyli 3 razy 14. A jebnięcie z kuli ognia zadaje 28. Przy czym problem jest, teoretycznie wygląda to, jakby kolce zadawały więcej, ale kulą ognia można napierdalać. A kolce raz rzucone pozostają rzucone przez chwilę i tam sobie podskakują, więc... Więc póki co je zignorujemy i poprosimy raczej o szkieleta. Wzrok czarodzieja jest do dupy. CD Action. Prawdopodobnie właśnie stąd miałem drugą swoją kopię Divinity. Bo ja również miałem... Pamiętam, że kupiłem sobie raz samą grę, tak pojedynczą, po prostu w jakimś Mediamarkcie czy czymś takim. A potem jeszcze ją dostałem...
Dostałem gratis w jakimś pisemku. To pewnie właśnie było CD Action. Weźmiemy zaczarowanie broni. Bo wiem, że na pewno będziemy tego potrzebować już niedługo. Znaczy już niedługo. Prawdopodobnie nie na tym dzisiejszym streamie jeszcze, ale już na następnym. Tak mniej więcej za godzinę gry gdzieś. Wychodzimy na górę z powrotem i lecimy dalej zwiedzać. Nie śpimy, zwiedzamy. O, wreszcie znaleźliśmy bajorko. Tak jest, tu jest wreszcie woda, do której będę mógł wpieprzyć. Wpieprzyć swoje lusterko. Gdzie jest moje lusterko magiczne? Zniknęło. I wrzucamy kryształ leczenia. Pff, mózg rozjebany, dwa kryształy. W związku z tym możemy uleczyć zarówno pacjenta krasnoluda, jak i pacjenta elfa, którego to elfa zaraz poznamy. Elf jest dosyć sympatycznym ziomeczkiem, w odróżnieniu od krasnoluda, który jest dupkiem. Muzyka jest ekstra. Normano, powiem więcej, muzyka jest tak ekstra, że rozjebiemy ją troszeczkę głośniej, bo jest naprawdę dobra. 55, myślę, tak w sam raz będzie. Nie, nie, nie chcemy wychodzić. Muzyka jest naprawdę świetna. Żuniu, nie można jeszcze raz. To jest opisane w tej książce. Magia tego kryształu wyparowuje po... Znaczy nie kryształu, magia tego lustra wyparowuje po jednym użyciu, także... nie dam rady jeszcze raz. Mimo, że można by spróbować, ale jak widać nie działa. Przed nami elf, nazywa się Goe Moe. A nie, przepraszam, to nie elf, to jaszczur. Jedynym elfem tutaj jest Lanilor. Lanilor. Opowiedz mi więcej o sztuce uzdrowiania. Tak, tak. Ołtarz. Ołtarz. Okej, okej, okej. Okej, świetnie. Znamy teraz tych biednych, chorych ludzi. O fuck, nie chciałem wyłączać automapy. Tak więc mamy odszukać lek dla Simona i odszukać lekarstwo dla Verlata. W związku z tym skupmy się najpierw na wyleczeniu tych biednych ludzi, używając tych kryształów. Tutaj jest Simon. Mam dla ciebie ten uzdrawiający skarb. Trzymaj. I Simon, jak widać, stoi na nogach. Jak ci na imię? Spoko, porozmawiam z tobą później. Idziemy jeszcze wyleczyć Verlata. Verlat oczywiście znajduje się w mieszkaniu krasnoluda. Nigdy nie mogę zapamiętać, jak nazywa się krasnolud. Krasnoludzkie imiona są jakieś pokraczne. Chciałbym powiedzieć, że Gimli, ale... Oczywiście, ma jakieś oryginalne imię. Bardzo mnie to cieszy, Normano. Te starsze gierki były naprawdę rewelacyjne. Duża część z nich była naprawdę kozacka. Jak widać, zadanie z lekiem dla Simona zostało odhaczone, bo znalazłem już dla niego lek. Chyba tutaj, chyba idę dobrą ścieżką tym razem. Kurwa, zaraz, tutaj musi być mapa. Tak jest. I która chałupka może być chałupką krasnala? Chyba ta musi być. Bo nie mam całej przestrzeni w niej odkrytej. Więc wnioskuję, że pewnie tam, bo tam specjalnie bardzo mocno bardzo mocno nie łaziłem. A nie, zaraz, nie, to będzie mieszkanie tego tego opętańca. Shit. Znaczy nie opętańca, przepraszam, to jest mieszkanie Lanilora. Mieszkanie opętańca jest z trochę innej części miasta. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, więc zajebiemy mu buty.
Buty się mogą przydać. Na pewno nie będzie miała nam tego za złe. W sumie to ojebiamy wszystko, co tutaj ma wartościowego. Możemy też w sumie wziąć jego włócznie. A czemu by nie? To nie jest istotne, tylko jakiś przepis na herbatę. Okej, dobra. Założę sobie to, co znalazłem. A gdzie są te buty, które podniosłem? Czekaj, zaraz, czy te buty automatycznie się zakładają na moją postać? Tak, okej, czyli od razu mam włócznie i od razu mam butki na sobie. Czy to jest mieszkanie opętańca? Prawdopodobnie tak. No, bo jest zamknięte. Dobrze. Okej, to jest mieszkanie jaszczura. Denerwuje mnie to, że czasami gra się buguje i mimo, że nie chce biegać, chce chodzić, żeby oszczędzać staminę, to automatycznie zaczyna sprintować. Pewnie to widzicie, że co jakiś czas moja postać tak się po prostu zrywa i biegnie parę kroków. Fuck. Dobra, stoimy w miejscu. Póki co spojrzę sobie po tej minimapie. Jakbym mógł zlokalizować miejsce, gdzie zacząłem grę, to mógłbym dosyć łatwo znaleźć Krasnala. Bo zacząłem... Czyżbym tutaj? Nie, czyli w dół i w lewo jakby? Tak mi się wydaje? Być może? Tak, znaleźliśmy. Krasnolud nazywa się Otho. Ofo, prawdopodobnie. A tu jest Verlat, czyli jego chory cierpiący. I dla niego również mamy uzdrawiający skarb. Pogadajmy z Verlatem. Pożegnaliśmy się z nim. I pogadajmy również z Otho. Udało mi się znaleźć sposób na uleczenie Verlata i pacjenta Goemoego. No cóż. Wygląda na to, że Otho teraz ma troszeczkę lepszy ogląd na nas. Ponieważ jest nastawiony na nas pozytywnie. Jak widać, pisze tutaj pozytywny i w nawiasie to jest 37 bodajże. To jest jego reputacja, znaczy to jest moja reputacja względem niego. I quest jest rozwiązany. Zostało uwolnienie Lanilora i uleczenie Mardeneusa. Także złapmy się za to. Najpierw mogę skorzystać z tego miejsca, gdzie był wcześniej posąg. Łupię wszystkie beczki, które znajdę po drodze z jakichś fajnych itemów. Tada, książka w jakimś pentagramie ze świec. Nazywa się nawet księga, to nie jest książka. Starożytne katakumby zostały opuszczone dawno temu. Nawet ja, Mardeneus, nie byłem w stanie do nich wejść. Dobrze, dobrze, nic istotnego. Ta księga powinna być ostrzeżeniem dla każdego podróżnego, który znajdzie się w tym miejscu. Zawróć, jeśli możesz. Jebać. My się nie boimy. Tylko, że tutaj potrzebny jest kluczyk. Także specjalnie daleko nie zajdziemy bez tego klucza. Albo bez zdolności otwierania zamków. Ale jeszcze nie mam wytrychów. Także trzeba się będzie póki co bawić czymś trochę innym. To jest noga od krzesła. Noga od krzesła nam nie pomoże za bardzo. Okej, okay, mamy tutaj jeszcze możliwość wejść do studni. Także rozejrzyjmy się po tej studni, drewnianej studni. Jest tutaj kluczyk. Wciskam Alt i znajduję wszystkie itemy dookoła siebie. Przejście, jakieś zamknięte drzwi. I pokonaliśmy wszystkie przeszkody na swojej drodze. Zobaczę, czy jest jeszcze coś pod tymi pakunkami. Czy coś się tutaj znajduje? Nic tu nie było. Dobra, wychodzimy w górę drabiny. Czyli zeszliśmy do podziemia, przeszliśmy kawałeczek i wychodzimy w mieszkaniu Mardeneusa.
Mam poprosić Lanilora, żebyś go... na prośbę Lanilora, proszę cię, żebyś go odmroził. Bla bla, tak, Lanilor stoi przed domem, proszę ogarnij się. Musimy zaczekać, aż powolutku przekuśtyka o tej swojej pale dochodzenia i może w końcu go odmrozi. Jej. Okej, czy wszystko jest w porządku? Tak, wszystko jest w porządku, oczywiście. Co stało się Mardoneusowi? Od kilku dni mu odjebało. Rozumiem. W skrócie, prawdopodobnie został opętany przez coś, co znajduje się w katakumbach. Wejście do katakumb pod Aleroth jest zamknięte, ale chyba właśnie dostaliśmy do nich klucz. Także zapiszmy. Według elfa Lanilora muszę zbadać katakumby pod wioską, jeśli mam odnaleźć lekarstwo na dzienne zachowanie Mardoneusa. Wejście do podziemi znajduje się w pobliżu czterech posągów. Mam ustawić wszystkie posągi w kierunku północnym. Spotka tam okropne bestie, bla bla. My już tam byliśmy. Dalej rozglądajmy się po wiosce, bo jeszcze nie widziałem całości wioski. Ta wioska jest dosyć duża. Klasyczne, stare, roleplayowe lokacje. Zawsze wielkie, najebane, ogromne ilości NPC-ów. Jakichś małych questów, tym podobnych rzeczy. Potrzebuję tego! I tu szybko, popatrz jak trzęsą mi się ręce. Widzimy tutaj jakiegoś biednego małego ćpunka, który rozmawia ze swoim dealerem. Dzięki przy okazji za follow-up, Normano. Tak, dobrze. George, nie marnujmy jego czasu. Nie masz złota, nie dostaniesz ziół. George. You're pathetic. A, jakiś niesympatyczny Ziomisław. Możemy się z nim przywitać, mimo że ma ładny kapelusz. A, zlał nas. Okej, sejwuję i idziemy gadać z George'em, bo wygląda na to, że znajduje się jakieś troszeczkę chujowatej sytuacji. Mam najlepsze towary z całego świata, a także najlepsze ceny. Spytajmy się go, jak zarabia na życie. Był kiedyś uzdrowicielem. Aktualnie handluje. I ma dla mnie jakieś małe zadanko. Ja lubię zadanka. Zadanka dobrze są przeliczane na punkty doświadczenia. Potrzebuję specjalnego zioła, które nazywa się Drudanae. Rośnie w ogrodzie Lanilora. Okej. Potrzebuję się napić. Także zioło rośnie w ogrodzie Lanilora. Lanilora właśnie odmroziliśmy. W związku z tym on jest troszeczkę wdzięczny względem mnie, więc przypuszczam, że nie będzie miał nic przeciwko, żebym poczęstował się tym ziołem. Ziołem? Zielem raczej chyba. Najpierw spytałem się tylko, jak rozpoznać to zioło. Te zioła nawet. Okej. Aktualnie George pokaże nam próbkę tego zioła. Żeby to zrobić, opuści ten pokój. Jesteśmy chujami. Jak tylko opuści ten pokój, postaram się opierdolić wszystko, co jestem w stanie ukraść z tego pomieszczenia. Bo jak widać, on idzie do miejsca, gdzie nie będzie widział, co ja tutaj wyrabiam. Także myk, myk, myk. Wszystko, co udźwignę. Chleb. Skrzynia. Wszystko. Stoi jak na zbroję. Tak, lekka zbroja. Kluczyk jakiś. Co tylko udźwignę. A, skrzynia jest zamknięta. Czy ten klucz pasuje do skrzyni? Nie pamiętam, zasejwuję. A, Sowi szarfa. Plus jeden do wzroku. Świetnie, nie miałem paska. Dobrze, że jest. Dlatego właśnie wziąłem identyfikację na poprzednim poziomie, żeby móc sobie identyfikować takie duperelki. Takie małe magiczne przedmioty. I gdzie jest ta Drudanae? A tutaj, okej, czyli widzimy, to jest takie krzaczycho. Taki badol. Żuniu, używam alta. Kliknąłem. O co chodzi? Dlaczego nie zobaczyłem całego sprzętu naraz? Bo alt podświetla mi przedmioty, tak jak widzicie tutaj. Mięso z kurczaka. Drudanae George'a. Ale jeżeli coś stoi, tak jak tutaj jest, stoi jak na zbroję. Skrzynia.
tym podobne rzeczy. Alt nie podświetla mi itemów, które są schowane wewnątrz jakiegoś kontenera. Tak jak tutaj są na przykład regały. Zawierają jeden przedmiot. Wciskam alt. Nie ma o tym żadnej informacji. Jeszcze przerzucę pakunki, bo nie jestem pewien, czegoś za pakunkami nie ma. A, sterowanie w starych grach. Nie mam miejsca, nie mam już gdzie na podłodze rzucać tych paczuszek. I'm not able to use that. Tylko mu narobiłem bałaganu. Wygląda na to, że tutaj nic nie ma. Ale mamy questa. Quest jest prosty. Zbierz zioło dla George'a. W związku z tym lecimy prosto do Lanilora. No, Lanilor nas w ogóle zaczepił samemu. Poczekaj, mam coś tutaj dla ciebie. Na rozlewałem. Sierota. Także Lanilor coś dla nas znalazł. Co to? Przeszukałem szpargały i odnalazłem magiczny artefakt. Przyjmij go ode mnie w dowód wdzięczności za okazaną pomoc. Jest to mała piramidka. Do czego ona służy? Jeśli użyję jej w odpowiedni sposób, zostanę teleportowany do drugiego egzemplarza. Ok. Dowcip polega na tym, że dostaliśmy tą piramidkę, a nie mamy pojęcia, gdzie ona nas przeniesie. Co zrobimy? Użyjemy jej niedługo. Ale w tej chwili jeszcze muszę zdobyć troszeczkę doświadczenia, bo jeśli teleportuję się do drugiej piramidki, zostanę po prostu zjedzony, bo jest ona otoczona szkieletami. Jest po prostu napierdolone szkieletów na lewo i prawo. Ciężko mi będzie coś tam zrobić, jeśli nie zabiję ich wystarczająco szybko. A mamy znaleźć tutaj Drudana, tylko jeszcze musimy poprosić pozwolenie najpierw Lanilora, żeby zrywać jego zioła. Czy mogę zerwać kilka ziół z twojego ogródka? Odpisał, że oczywiście. Także spoko, dziękuję. Lecimy w takim razie pod Drudanae. Zebrana. Wracamy do naszego małego narkomana. I może dostaniemy jakiś fajny prezencik od niego. Już z powrotem. Oto zioła, o które prosiłeś. Okej. Nie dostaliśmy w sumie nic, poza punktami doświadczenia i odrobiną wdzięczności George'a. Okej, spoko. Świetnie, w związku z tym możemy zasejwować. Jestem bardzo blisko wbicia levelu. Mam 15 tysięcy punktów doświadczenia na 20 tysięcy do levelu. Także 3/4 drogi. Jakie mamy questy w tej chwili? Druga piramidka teleporta, uleczenie Mardeneusa. Okej, okay. Wykonamy teraz pierwsze zadanko poza wioską. Wyjdziemy wreszcie poza gościnne progi wioski. Progi? Czy wioska ma progi? Poza mury wioski raczej może. Jak widać, jest otoczona takim płotkiem. Jeszcze tylko biegnę kawałeczek wzdłuż tego płotka i sprawdzam, czy nie przeoczyłem czegoś w miarę fajnego. Ale widocznie nie. Okej. Okay. Ale zanim zaczniemy opuszczać wioskę, zapauzuję, zasejwuję i zaraz wracam. Mała przerwa w lewie. Dzisiaj brakuje takich przygodowych, klimatycznych gier. Owszem, troszeczkę rynek się zmienił faktycznie. Teraz raczej produkują gry, w których najebane z niesamowitych efektów specjalnych. Akcja zapierdala jak szalona, wszędzie wybuchy, eksplozje. Czasami człowiek ma po prostu ochotę usiąść, posłuchać muzyki i pospacerować sobie po wiosce, tak? Pozwolić fabule po prostu robić swoją robotę, toczyć się swoim spokojnym przepływem. Widać kilku ludzi, którzy zebrali troszeczkę w pierdol oraz jednego jakiegoś paladyna, który mieli orki jak wariat. Szybko wejdź za bramę. Orkowie nie zaatakują wioski, dopóki nie zwiększą swojej liczebności, więc na razie tutaj jesteśmy bezpieczni. No dobrze, nie będziemy za bardzo dyskutować, ten koleś zdaje się wiedzieć, co robi. Nazywa się Lord Sef. Możemy dostać informację, że został przysłany
z rozkazu generała, ponieważ jest tutaj jakaś w obszarze, ogólnie generalnie w obszarze tej gry toczy się jakaś zaraza. Jest tutaj, żeby pomagać uzdrowicielom. Powiem uzdrowicielom, że są potrzebni w Rivertownie. I dostaliśmy zadanko. Rozwiąż problem zarazy w Rivertown. To będzie pierwszy duży, jebitny quest, który stoi przed nami do rozwiązania. Ten quest będziemy rozwiązywać przypuszczalnie przez dwa live'y około. Może nawet więcej w sumie, bo to jest prawdziwy tasiemiec. Prawdziwy tasiemiec. Jeśli dobrze pamiętam, uzdrowiciele nie będą chcieli się ruszyć do Rivertownu, dopóki Mardeneus nie zostanie ogarnięty. Spytam się jeszcze Lanilora o to, ale chyba tak właśnie jest. Wysłannik z Rivertown powiedział mi, że ludzie zapadli na okropną zarazę, potrzebują pomocy uzdrowicieli. Faktycznie, w sumie troszeczkę tak, troszeczkę moja zieleń podchodzi do tego. Ładnie się zgrało. Żałuję, ale nie możemy teraz nic zrobić. Nie opuścimy Alerów, dopóki Mardeneus nie wyzdrowieje. Okej, dokładnie tak jak myślałem. W wyniku rozmowy wygląda na to, że poza tym, że pasuje ogarnąć Mardeneusa, to trzeba zorganizować eskortę dla uzdrowicieli. Żeby skombinować tą eskortę, trzeba pogadać z panią generał Alix, żeby przygotować eskortę strażników. I mam zaznaczone położenie koszar na mapie. Dobra. Także mamy zadanie z eskortą dla uzdrowicieli. I spójrzmy na mapę. Jak widać, koszary są w pizdu na południu. Będzie to troszeczkę dłuższa wycieczka. Ale to nie jest wycieczka, w którą się w tej chwili udamy. Najpierw chcemy wychylić się minimalnie stąd i... Okej. Wychylić się stąd i troszeczkę przejść się główną. Jak widać, tutaj jest zaznaczona taka główna ścieżka, więc możemy się kawałek przejść i rozejrzeć. I słychać już pierwszych orków. Bo są tutaj dosyć prości orkowie. Jak widać, oni giną stosunkowo szybko. Także chcę na tych orkach wbić po prostu następny level. Tada! Dokładnie po to przyszliśmy. Świetnie. Mogę się schować z powrotem do wioseczki. I teraz pociągniemy wątek związany z piramidami teleportacyjnymi. Co... Jak to dokładnie zrobimy? Spoko, Normano. Często są na live'ie po prostu ludzie, którzy mają odpalonego live'a gdzieś sobie w tle tylko i co jakiś czas zerkają, co się dzieje. Nie zaskakuje mnie, że udział czatu nie jest duży w trakcie grania w taką oldschoolową grę, nazwijmy to. Okej. Mamy tutaj swoje łóżeczko. I co? Zastanawiam się, czy jest jeszcze coś w moim ekwipunku, co mogę założyć na siebie. Bo chciałbym się teraz ubrać, jeśli to jest możliwe. Ten miecz będę musiał sprzedać jak najszybciej, bo on jest dużo za ciężki na mnie. Łuk akurat będzie przydatny, ale jeszcze nie w tej chwili. 6 do 14 obrażeń, 3 do 12. Innymi słowy, miecz jest dużo lepszy. Nie będziemy zbyt wiele atakować mieczem akurat, ale może się kiedyś, może się przydać, jak dojdzie co do czego. Ta okrągła tarcza wymaga 25 siły, czyli muszę dać w siłę do 25. Kuźwa, nie mogę mieć. No nic. Tak czy inaczej, będziemy musieli w końcu uzyskać tą siłę, więc lepiej teraz niż później. I mamy tutaj, jak widać, kamień teleportacji. Jak korzystamy z kamienia teleportacji? Bardzo prosto, wystarczy go ciepnąć na ziemię.
i go kliknąć. Przy czym kamień teleportacji może być użyty na kilka sposobów. On zawsze przenosi mnie do drugiego kamienia teleportacji. Więc jeżeli mam go w plecaku i kliknę go w plecaku, będę miał jeden kamień w rękach, a drugi pod nogami, zostanę do niego przeniesiony. Dlatego go jebnąłem na ziemię, żeby mieć jakby dwa punkty teleportacyjne, pomiędzy którymi mogę skakać, żeby móc tutaj wrócić. Ale zanim co do czego, najpierw trzeba rozdać punkcik. Dokładnie, właśnie, teraz tak. Dobrym zaklęciem jest zamrożenie. Czy jest coś konkurencyjnego? Identyfikacja poziom drugi. Dobrze. Zamrożenie czy identyfikacja? Zamrożenie jest dobre przeciwko pojedynczemu celowi, bo go mogę zamrozić i okładać czymkolwiek innym. A identyfikacja to jest coś, co chcę mieć jak najszybciej. Identyfikację trzeba mieć szybko zmaksowaną. Otwieranie zamków. Tą zdolność, jakkolwiek ona się nie nazywa, zaczarowanie broni. Nie wiem, jak się nazywa po polsku, ja grałem po angielsku, to się nazywa po prostu enchantment. Ale tak. Aha, właśnie, to jest taka ciekawostka z Divinity. Co 5 leveli chyba, co 5? Sprawdźmy. Tak, mam 5 poziom. Co 5 leveli dostaje się 2 punkty na poziom, więc mogę sobie teraz wziąć identyfikację. I wezmę piekielne kolce. Jak ci się podoba Malzahar Octi? Wezmę piekielne kolce. Dlaczego? Piekielne kolce są obszarowe. Ja będę potrzebował obszarówki. Zaraz zobaczycie dlaczego. Dało się jakoś robić skróty do zaklęć. Tak, można po prostu F1, F2 i tak dalej. W takim razie chcę mieć... Okej, w związku z tym będę chciał mieć... O kurwa! Shit. Jak się tylko wczytam, to zapauzuję. Okej, nie wiem, czy widzicie, w prawym górnym rogu pisze gra zatrzymana. Jestem spauzowany, bo chcę sobie poustawiać skille. Chcę mieć na F1 kulę ognia. Jak widać, jestem w jakimś zadupiu. Otoczony szkieletami dookoła, także sytuacja nie wygląda zbyt świetnie. Także F1 kula ognia, F2 piekielne kolce, F3 szkodniki, F5 upuść i użyj piramidy. Nie mogę F5? Aha, bo nie mam piramidy przy sobie. I F6 specjalne uderzenie. Specjalne uderzenie to jest zdolność, która jest specyficzna dla każdej postaci. Dla maga to jest teleportacja. Także odpauzujemy, wyciągamy piekielne kolce i lecimy mielić te szkielety. Okej, potrzebuję się wyleczyć. Mam jakąś miksturkę leczącą. Dobra, udało się. Straciłem miksturkę leczącą, ale... ale mamy sporo doświadczenia w sumie. I drugą piramidę teleportacyjną. Także świetnie. Wezmę tą drugą piramidę. Wezmę ją sobie do plecaczka. I rozwiązałem zadanie. Zadanie, które nazywa się odnaleźć drugą piramidę. Po co ja to podczepiłem? Jeszcze nie podczepiłem. Pod F5 chcę mieć... upuszczenie i użycie piramidy. Może jutro zagramy, spoko Octi, będziemy w kontakcie jeszcze. Także teraz wciskamy F5. I jestem przy swoim łóżeczku. Mogę iść w kimę, zwraca mi całe życie, całą manę, całą staminę. Żyć nie umierać. Ale chcę jeszcze zbadać ten teren tutaj. Zbadać to miejsce, w którym leżała druga piramida. Bo trochę tutaj jest przeciwników, jeśli dobrze pamiętam, i może być sporo doświadczenia nawet. Jeszcze zasejwuję, żeby nie było tak zwanej lipy.
Szkielety! Jak widać, pojedynczy szkielet to nie jest zbyt duży problem, ginie na dwa hity. Czasami na jeden, jak dobrze trafię. Łucznicy są minimalnie bardziej wkurwiający, bo nie można ich kajtować tak łatwo. Właśnie, zaraz. Czy tutaj był przycisk... Nie, zastanawiałem się, czy da się atakować z kontrolem albo z shiftem, żeby zablokować sobie możliwość ruchu i atakować zawsze z miejsca. Ale niestety tego jeszcze nie było w takich czasach. I napotkaliśmy zamknięte drzwi. W związku z tym to chyba jest koniec mojej wycieczki na tym obszarze. Na hity albo na Twitch. Lol. Trochę tak. Okej. Dobra, w związku z tym w tej chwili, jak widać, tutaj już nigdzie nie zajdę. To miejsce jest całkowicie odłączone od reszty świata. Także jebać to miejsce. Użyję po prostu piramidy. Jeśli będę chciał tutaj wrócić. Ale ja nie chcę tutaj wracać. Chcę się przenieść do wioski uzdrowicieli. I w związku z tym, co teraz? Mam tutaj miejsce, gdzie mogę zawsze odpoczywać, regenerować sobie życie. I przenoszę się do niego, używając właśnie tej piramidki. Jeszcze schowaj broń, nie chcę, żebyś rozbijał. Nie chcę, żebyś rozbijał te skrzynki, chcę, żebyś po prostu je przeszukał. W Divinity, jeżeli jesteśmy w czymś, co się nazywa tryb walki, to się przełącza jakoś... to się przełącza C. W trybie walki chodzimy z mieczem na wierzchu. To zamiast otwierać beczki jak kulturalny człowiek, się je po prostu rozpieprza. Niektóre beczki są zamknięte i trzeba je rozpieprzać, ale akurat teraz to nie było konieczne. Dobra, wracamy na górę, tu nic nie ma. Sejwuję i sprawdzam, co jest tutaj. Przejście do katakumb. Okej. Czy mam wytrychy? Bo chyba to wejście się otwierało wytrychami. Bo nie wydaje mi... Sprawdzę jeszcze, czy nie mam do niego jakiegoś klucza być może. O! Uuu! Pamiętacie, jak dałem drugi level w identyfikację? To właśnie w tej chwili się opłaciło. Co tutaj mamy? Mamy tutaj zbroję. Jest to zbroja, która jest zajebista dla maga, ponieważ posiada plus do zręczności, plus 20 do magii. Magia w tym przypadku oznacza manę. I plus 5 do odporności na trucizny. Także tam trucizny strali muchy, ale bardzo się przydaje dodatkowa mana. Patrzę jeszcze, czy nie mam czegoś, czego nie potrzebuję. Bo chcę sprzedać to temu ziomeczkowi tam na dole wioski, na południu. George'owi bodajże, tak. To jeszcze nie to miejsce. Troszeczkę mnie denerwuje ograniczona ilość staminy, bo strasznie szybko się męczę. Mogę sobie z nim pohandlować. Sprzedam bomby smugowe, bo są bezużyteczne. Sprzedam miecz bastardowy, którego i tak nie jestem w stanie udźwignąć. Ile jest poziomów ulepszeń? Pytasz się o poziomy postaci? Bo jeśli poziomów postaci, to nie wydaje mi się, żeby był chyba limit w ogóle. Nie przypominam sobie. A właśnie, mam ten miecz bastardowy. Patrzcie, ile on jest warty. 1700 złota. Więc będę mógł sobie wziąć za to całe jego złoto. Masę tych potionków do życia, potionków do czaru, tak, czyli many. Wezmę nawet potionki do wytrzymałości.
puste buteleczki się przydają. Wezmę wszystkie puste buteleczki. Puste buteleczki służą do tego, żeby korzystając z alchemii tworzyć swoje własne potionki. Także dobra sprawa. Mikstura cienia daje niewidzialność na chwilę. Rękawiczki to się zawsze przyda. Topór, topór nie. Łuk kompozytowy wymaga 25 many, 25 zręczności. Obrażenia do 67, a ten do 99, okej, czyli... Ale ten wymaga mniej zręczności. Dobra, weźmiemy go. Jest prawie za darmo. Czy jest jeszcze coś, czego będę potrzebował? Buty z plusem do wzroku, a niech będą. Niech tam będą. Cofnę te bomby dymne, sprzedam je komuś innemu, bo i tak daje mu dużo więcej golda niż przedmioty, które od niego biorę, są warte. Zastanawiam się w sumie, czy tego nie wyrównać trochę. Zabójczy kordzik, ale ja nie będę biegał ze sztyletem. Dobra, wezmę od niego jeszcze jakąś tarczę, wezmę od niego jakiekolwiek graty, tylko nie chcę też sobie ekwipunku przeciążyć, bo nie mam zbyt dużego dźwigu. Dobra, niech będzie ten topór, o, dobra. YOLO. I potrzebuję usunąć stąd 100 golda. Zacznę od... No i pięknie. I pohandlowane. W związku z tym mogę trochę więcej shitu na siebie założyć. Mogę sobie tarczę założyć, mogę sobie założyć lepsze buty. Rękawice. Niedługo będę mógł sobie założyć łuk. Już mam troszeczkę więcej eliksirów. Zastanawiam się, czy mogę robić jeszcze jakieś skróty, przypisywać do eliksirów. Mogę. Przypiszę sobie, zaraz właśnie, ile mogę używać, ile jest klawiszy dla mnie dostępnych? Wszystkie F-y? Wszystkie F-y, świetnie. Dobra, to na F4 będzie teleportacja, znaczy specjalne uderzenie. Na F12 upuści, użyj piramidy, na F11 użyj piramidy w miejscu. F10 otwieranie, czemu nie mogę na F10 dać otwieranie zamków? Okej, czyli nie mogę przypisać klawisza F10, ale F9 mogę. Czyli na F9 będzie otwieranie zamków. A tutaj będą potionki. Potion do życia, potion do many, potion do staminy. Ciekawe, czy to od razu pije potiony, kiedy je wciskam. Zasejwuję, żeby sprawdzić. Tak, jak tylko wciskam F5, F6, to się od razu piją, także wczytam, żeby ich nie marnować. A tutaj zmieniam zdolności. Okej, jestem przygotowany. Możemy podróżować dalej. A, zanim podróżujemy dalej, miałem sprawdzić, czy mogę otworzyć przejście w katakumbach głębiej troszeczkę. Zamknięte. Sprawdźmy, czy tego nie ma gdzieś za skrzynkami. Bo wydaje mi się, że chyba... Okej, okay. jeśli nie mogę tego otworzyć konwencjonalnie, to zaraz ogarniemy, czy ktoś tutaj ma wytrych, który mógłbym kupić. I jeśli nie tak, to wytrychem.
Ja, niestety ten oto dżentelmen nie oferuje mi wytrychu. Także sorry, ale może później. A czy może nie tutaj? W takich fajnych starych, w tych starych RPG-ach bardzo mi się zawsze podobał fakt, że trzeba było wszystko eksplorować, wszystkie te lokacje przeszukiwać, żeby poznajdywać właśnie jakieś klucze, jakieś itemy, takie rzeczy do pchnięcia fabuły naprzód. O, tu jest jeszcze szkieletek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Takie chujowe szkielety mogę zabijać mieczem już, bo mam je na dwa hity i tak. A co tutaj leży? Szmaragd. Szmaragdy, podobnie jak w prawdziwym świecie, nie są zbyt użyteczne, ale są dosyć drogie, więc kamienie szlachetne raczej zbieram. Tutaj nic nie ma. O, fantastyczna sprawa. Beczka, która jest zamknięta. Nie otworzę jej bez klucza. Chyba że ją rozjebę. No, ale gra nam daje też taką możliwość, więc... Ha, troszeczkę tutaj pusto. Czy tutaj naprawdę nigdzie nie będzie klucza, który mnie interesuje? Sorry, I can't use that. Mamy tutaj tylko troszeczkę wina, troszeczkę jakiegoś porteru. Ale w sumie nic jakiegoś nieprawdopodobnie użytecznego. Okej, okay, w związku z tym wychodzimy chyba na powierzchnię i szukamy na zewnątrz. Zobaczę jeszcze, czego chce mój telefon ode mnie. Okej, okay, w sumie nic istotnego. Dobra, opuszczamy w takim razie wioskę, lecimy szukać przygód. Czy ten koleś ma mi coś do powiedzenia? W sumie nic. Rozejrzyjmy się na początku dookoła tej wioski, bo na pewno coś ciekawego tu się znajdzie. A, są mi orki. W sumie mogę z nimi trochę tak pobiegać. Zebrać ich w troszeczkę większą grupę i kocami wyjebać później. Bardziej efektywnie używać swoje many dzięki temu. Fuck, nie mam staminy, trzeba będzie chyba się zaraz spotionować. YOLO! Ta, próba była dobra, ale nie wyszła. Okej, okay. Czyli tych orków nie mogę aż tyle zagrować. Masz Heroesy trójkę ze wszystkimi dodatkami. Stare dobre Heroesy, kurczę. Świetnie się w to grało swojego czasu z kumplami na tym, na Hot Seat'cie. Piękna sprawa. Do momentu, w którym ktoś nie zaczął spamować Necropolis za każdym meczem i tylko masować tych szkieletów w ogromnej ilości, to było dosyć trudne. Ale same Heroesy są kozackie. Okej.
Bardziej muszę te orki bardziej, bardziej po jednym wybijać. Bo zbyt wiele, co za dużo to niezdrowo. Jak ich zbyt wiele wyjdzie, to sobie nie poradzę. Jesteśmy już blisko skończenia się many, ale nie boimy się niczego. Mana się troszeczkę kończy, ale to żaden problem. Dlatego właśnie chciałem mieć piramidy teleportacyjne, zanim zacznę wychodzić z miasta, żeby móc po prostu zrobić coś takiego. Tada. Full życie, full mana. Po prostu sobie kulturalnie wypoczęliśmy i lecimy dalej zwiedzać świat. Muza idealnie w klimacie Heroesów, dokładnie, to jest dokładnie ten rodzaj muzyki do tego klimatu gier z tamtych czasów. Piękna sprawa. Odbiegnę kawałeczek dalej i będę strzelał po prostu na pałę, tam skąd oni będą wychodzić. Chryste, nie przypominam sobie, żeby tu było aż tyle tych orków. Wiem, że dawno w to nie grałem, ale bez przesady. Bądźmy rozsądni. Całe bombardowanie. Posążek żaby. Użycie tego przedmiotu przemienicie w zwierzę, które przedstawia posążek. Zasejwuję i spróbuję. Żaba dobrze zapierdala. I nie jest ograniczona staminą. Żaba porusza się równie szybko. Jeśli jest, nawet wyczerpana jest stamina. Także fajnie, pobiegam sobie w takiej formie trochę, pozwiedzam, odkryję kawałeczek mapy. Bo wygląda na to, że żaba jest, żaba ma niespożyte siły po prostu. A! Po pewnym czasie się kończy. Ale to nie problem. Fajna sprawa z tymi posążkami. Chyba, że znajdzie się ork, który taką żabę rozdepcze. W takim momencie jest troszkę gorzej. Moja tarcza zaczyna wymiękać, ale to jeszcze nie problem. Jeszcze nie w tej chwili. Dobra, biegając tą żabą odkryłem, że po lewej stronie jest tam jeden czy dwa orki i w sumie nic ciekawego, także ogarnijmy raczej prawą stronę, tam może być ciekawiej. To może być bardziej interesujący teren. O! Troll? To są trolle, prawda? Orki, trolle, Chryste. Ile ich tu? Jest i level! Zanim rozdam level, jeszcze zabiję tego trolla. Trolle, jak widać, mają troszeczkę więcej życia. Ale dałem też troszeczkę więcej expa. Dobra, statystyki statystykami, ale najpierw umiejętności. Wydaje mi się, że chyba skorzystamy z heala. Z umiejętności odnowa sił, która leczy mnie, używając oczywiście many. Głównie dlatego, że chcę mieć teraz pierwszy level, jakby swój własny, z punktów umiejętności.
bo zaraz dostanę kolejny level dzięki jakiemuś questowi, więc będę miał level gratis. Zamiast biegać z jednym punktem, będę miał już dwa w tym. Także Worf. Hashtag Worf. Tylko sobie muszę to przypiąć gdzieś do jakiegoś skilla. Może zrobimy tak, że to będzie na F4, o. A w statystykach siła. Żeby móc nosić trochę lepszy pancerz. A co to za pancerz konkretnie? Otóż okrągłą tarczę. Ona ma 30% szansy na absorpcję. Pancerz 60, pancerz 100. Ok, no czyli ta daje sporo więcej. Czy ja mam jeszcze jakieś lepsze buty? Tylko jeszcze z czystej ciekawości. Tak, moje lepsze podają premię do wzroku. Dobra, save'ujemy, lecimy dalej z tym koksem. A, i doszliśmy do rzeki. Do brzegu rzeki. Także dużo dalej na wschód nie pójdziemy. Ale mogę się przejść wzdłuż tej rzeki, bo tutaj trochę orków jest, jak widać. Zawsze jest co robić. Trochę jabłek, ale jabłka nie są w sumie bardzo istotne. One zwracają życie, ale bardzo niewiele, więc jebać. Ha, troszeczkę drażni bycie obciążony tą staminą. Ale nie chcę niepotrzebnie palić punktów z levela w wytrzymałość, dopóki nie będę miał siły i zręczności na tyle, żeby nosić troszeczkę lepszy pancerz. Bo generalnie w Divinity obrażenia z zaklęć się nie skalują w żaden sposób z inteligencji, tylko ilość many się skaluje. Więc tej inteligencji nie będę potrzebował nie wiadomo jak długo, nie wiadomo jak wiele. Zastanawiam się, czy chcę powiedzieć jak dużo i powiedziałem jak długo. Także będę miał pewną ilość wolnych punktów do wydania w siłę i zręczność pod ekipunek. Złoto i jeszcze nawet eliksir many. Wygrałem na loterii. Czy coś się tutaj ciekawego kryje? Póki co nic. Troszeczkę współczesnych graczy może drażnić fakt, że nie da się buforować poleceń. Jak pobiegnę gdzieś i kliknę prawo, jak pobiegnę w lewo i w prawą stronę kliknę atakiem, to ten atak nie zawsze się buforuje, nie zawsze wchodzi, żeby się aktywować później. Czasami trzeba po prostu maszować, klikać prawym klawiszem myszki często i szybko. Chodźmy odpocząć. Mała drzemka. I wracamy do akcji. Zasejwuję quick save'em, ale utworzę też normalny save, który po prostu nazwę save 01. Tak na wszelki wypadek, gdyby moje quick save'y się zjebały. Bo już kiedyś przeciapałem cały swój postęp w Divinity właśnie przez niefortunną śmierć, nazwijmy to w ten sposób. Umarłem, a moje quicksave'y zostały napisane automatycznie i troszkę się zrypało przez to.
Jakieś pewnie koło 60 godzin gry w Divinity wtedy poszło w pizdu. Jak widać idziemy po śladzie ułożonym ze złota, więc gdzieś tutaj będzie chyba pułapka. Ale pułapki są spoko, bo dużo przeciwników tam jest. Tylko tyle? Myślałem, że będzie tam więcej. Jest i reszta. Okej, okay, F4 i się podleczymy. Leczenie jest spoko, bo za niewielką ilość many można całe życie sobie zwrócić. Czy dawno temu to się stało? Już dłuższą chwilę czasu temu, szczerze. Jakoś koło 2 lat. 2 lata temu, wakacje mniej więcej. Głupi człowiek dał się złapać naszą pułapkę. Zabić go. Dobrze, świetnie. Pułapki są spoko. Nie wiem, czy mam na tyle many, żeby ich wybić, ale będę próbował. A właśnie, tutaj muszę ubić koniecznie do bossa najpierw, bo on będzie dalej przywoływał swoich orków. Także pracujmy nad nim. Wydaje mi się, że chyba się pojebałem. Dobosz chyba nie przywołuje dodatkowych orków, on chyba leczy swoich orków tylko. Bo nie widzę, żeby pojawiali się kolejni. Tak czy inaczej. Spróbuję go jakoś... On ma piekielnie dużo życia, nie wiem, czy dam radę go jako pierwszego zdjąć. Wydaje mi się, że powinien dać radę wygrać tą walkę na aktualnym levelu. Ale jeśli będę ginął dalej w ten sposób, to trzeba będzie spróbować doekspić się najpierw. O, znalazłem coś. Znalazłem itemek, który służy do craftingu. Mogę go wsadzić w inne itemy. Tylko się podleczę najpierw. Ser Isos. Dodaje niewielki bonus do odporności na ataki duchowe w wypadku przedmiotu, który można zaczarować. Czy mam coś, co można zaczarować? Mam tą kolczugę, bo tutaj pisze na niej jakość zaklęcia 2, czyli mogę zaklęcie do drugiego levelu wrzucić coś takiego. I nie pamiętam szczerze mówiąc, jak to się robiło. Wydaje mi się, że to się chyba po prostu przeciągało. Tylko te typy broni, które mają odpowiednią jakość zaklęcia. Skoro bonus jest niewielki, to przypuszczam, że to nie jest wysoki poziom zaklęcia. A, to się klikało 2 razy lewym. Okej. Okay. No i jak widać, możemy coś tutaj wrzucić, także... Cyk. Umieszczam swoją runkę. Zamykamy to. I pojawiło się na pancerzu. Plus 10 odporności na ataki duchowe. A także spoko. Teraz ta zbroja ma trochę odporności na magię. Nie będę jej prawdopodobnie zbyt długo używał, ale to zaklęcie i tak nie było wysokiej jakości, więc się nie przejmuję nim w ogóle.
Wydaje mi się, że chyba będę chciał dobić jeszcze jeden level, zanim wyczyszczę tamtą pułapkę z doboszem. Bo tam jest faktycznie sporo tych orków. Albo przynajmniej pobiegam jeszcze dookoła i wyczyszczę orków dookoła, żeby nie mieć dodatkowego cyrku tutaj, biegającego dookoła mnie. A, to jest jeszcze pająk, nie zauważyłem pająka. O, ork zgubił... kolejne zaklęcie. Kiedyś, nie przypominam sobie, żeby te zaklęcia tak leciały, bo one teraz lecą jak cukierki, po prostu cały czas spadają, już drugie mi wypadło. Wydaje mi się, że poprzednim razem jak grałem w Divinity, to grałem ze 3-4 godziny, zanim zobaczyłem pierwsze. No ale... jak tak, to tak. Mamy kamień teleportacji z powrotem. I już gdzieś tutaj niedaleko jest ta pułapka, także... O właśnie, a co to jest? To nie jest pułapka. Obóz. A, czyli znaleźliśmy obóz orków. Jako że ten koleś jest orkiem, takim dosyć agresywnym, mogę po prostu sobie z nim pobiec do żołnierza, który pomoże mi z nim walczyć. Easy noobs. GG. Podbiegłem po prostu do seta i pomógł mi zbić złego orka. Jak widać, zostałem w chuj doświadczenia za niego. Tak mniej więcej z 1/4 paska gdzieś tutaj byłem. Wybiliśmy tamtego orka, teraz pasowałoby jeszcze resztę jego obozu oczyścić. Tutaj masę ziół rośnie. Jak widać, co jakiś czas się pojawią zioła na ziemi. Jakbym miał alchemię, mógłbym sobie z nich robić potionki. Nie mam alchemii. Jeszcze. No ale jak rozdam to punkciki, to będę korzystał. Zjęliśmy ich wodza. Ciekawe, czy jest coś jeszcze poza walką z tym wodzem ciekawego w obozie. Ile ja zadałem obrażeń temu doboszowi? Jednego z... 20 razy? Okej. Kolejne podejście. Nie no, nawet w miarę sprawnie schodzi z niego to HP. W miarę sprawnie. O tyle, o ile. I ginę na hita od niego. Przydałoby się zamrażanie, szczerze. Bo właśnie zamrażanie jest świetne na takich pojedynczych gości, którzy zadają masę obrażeń, których trzeba unieruchomić, żeby nie podeszli. Szczerze, muzyka, akurat ten utwór, który leci w tej chwili, strasznie mi się kojarzy z Unreal Tournament, nie z Unreal Tournamentem, przepraszam, z Unrealem właśnie, z Unrealem 1. Klimatycznie tam muzyka była troszkę podobna do tego, co w tej chwili leci. Też była naprawdę, naprawdę świetna. To jest jakieś wejście do jaskini, ale dopóki nie ujebę do bossa, nie chcę się tutaj za bardzo bawić w to. Gdzie on był? Tutaj był. Comet mi bro. Save'ujemy. Zamrażanie to w MK3 w Mortal Kombat. Nie, tutaj też zamrażanie jest bardzo, bardzo użyteczne. A animacja zamrażania wygląda dokładnie tak samo jak ten czar, który był rzucony w wiosce przez tego oszalałego maga. Dokładnie to ten sam spell. Let me rest a while. Dobra. Ty tutaj zaczekaj, orku. Mała drzemka i wracamy do naszej walki, okej? Okay? Ja czy sobie save'uję tutaj?
Okej. Trochę sobie wypocząłem, mam więcej many, mogę strzelać fireballami cały dzień. Jej, zabiłem go i wyrzucił kolczugę. Wezmę sobie tylko kamień teleportacji z powrotem i zobaczę, co ta kolczuga mi zapewnia. Jest to lwia, lekka kolczuga. 100 pancerza, moja ma 40. Plus 2 do zręczności, plus 3 do budowy. W sumie, biorąc pod uwagę, że potrzebuję 35 siły, żeby to w ogóle udźwignąć. Czyli dwa levele jeszcze. To chyba, znaczy fajnie, że daje tyle pancerza, ale pewnie znajdę coś lepszego, kiedy już będę mógł tego używać. Bo te dwa levele to, znaczy no jeden level będę miał zaraz, ale potem jeszcze muszę kolejny wbić. Trochę to pewnie zajmie. Jej, zdobyłem level. Co teraz? Wydaje mi się, że będę siłę pakował, żeby zostać koksem. Umiejętności, dokładnie. Tak, wydaje mi się, że to już jest dobry moment, żeby zainwestować w zamrożenie. Czy jest jakaś dobra alternatywa? Mogę mieć drugi poziom otwierania zamków. Dobra, póki co wstrzymamy się z otwieraniem zamków. Zainwestuję jednak w to zamrożenie. To zamrożenie jest bardzo pomocne. I zamrożenie sobie wrzucę na trójeczkę, F3. Czyli mamy F1 kulę ognia, F2 kolce i F3 zamrożenie. F4 leczenie. Dobra, save'uję i kontynuujemy imprezę. No, jakaś blokada mała. Ale te orki są tankowne w porównaniu z poprzednimi. Poprzednie ginęły dużo szybciej. Ale dobra, przeszliśmy. Okej, widzimy tutaj miejsce, gdzie ginęli ludzie. W scence filmowej, która była pokazana kawałeczek wcześniej. Także możemy wyczyścić po tych biedakach te orki, które pozostały przy życiu. My energies are depleted. Let me regain my strength. Nie wiem, czy szczerze mówiąc, czy wojownikiem byłbym w stanie. Mam pierścień, świetnie. Nie wiem, czy wojownikiem byłbym w stanie w takiej sytuacji wyklepać te wszystkie orki. Jednak ataki dystansowe to jest naprawdę solidna sprawa. Mam pierścień, co on daje? Plus 3 do zręczności. Czyżbym już mógł założyć łuk? Ile potrzebuję tej zręczności? Mam... 15. On będzie potrzebował chyba z 20 albo 25. Tak, 25 albo lepszy łuk 30. Dobra. Także potrzebuję... Muszę rozdać te levele w zręczność później. Posiekam go. Albo go nie posiekam. To też jest możliwością. Wracamy po manę. Jajo. Nie wydaje mi się, żebym potrzebował jaja.
A, i leży tutaj srebrny kluczyk. Nie mam pojęcia, do czego on służy, ale może się przyda. A co to? Widzimy gościa, który jeździ na jakiś... na jakiś wiwer, nie na jakimś smoku. Niech mnie licho, jeśli to nie jeden z pomazańców wędruje po lesie jak zaginiona solna ręka. Bierzesz mnie za kogoś innego, kim są ci pomazańcy, których szukasz, ujeżdżasz u jaszczurek. Twoja aura cię zdradza, maleństwo, nie mylę się, jesteś jednym z pomazańców i za to oraz za obelgę ujeżdżacza jaszczurek zaraz zginiesz. Cyk. No niestety zostaliśmy dosyć mocno uśmierceni, ale jest tutaj ziomek z bardzo kozackim kapeluszem. Przed nami słynny Zandalor. My mistress will have my guts if I turn tail. So you see, my only hope of survival is to bring her your head. In that case, your mistress will have to exercise some patience. Next time. Czy to będzie na YouTubach? Oczywiście trafi to na YouTuby. Jak widać, Zandalor jest troszeczkę OP, bo one-shotuje smoki. Dosyć silny gentleman. Wygląda na to, że znalazłem cię w samą porę. Niech to ci się przyjrzę. Tak. Wygląda na to, że jest wszystko tak, jak powinno. Witaj, pomazańcze. Nazywam się Zandalor i nawet nie wiesz, jak się cieszę, że cię widzę. Mamy kilka pytań. Wydaje mi się, że najważniejszym pytaniem jest, dlaczego wszyscy nazywają mnie pomazańcem. Wygląda na to, że nie wiemy. Faktycznie, czy jakieś informacje nam brakuje? Wyjaśnienia trwałyby raczej długo. Słuchaj, najpierw muszę odnaleźć trzeciego pomazańca. Jeśli Czarny Krąg wie o twoim istnieniu, oni również mogą wiedzieć. Nie cieszę się, że cię tutaj zostawiam, jednak myślę, że przez jakiś czas powinno być dosyć bezpiecznie. Spotkamy się w karczmie pod krasnoludzkim Bochnem. Spytamy się tylko, gdzie jest ta karczma, zaznaczymy ją na mapie. Są inni pomazańcy? Tak, powinno nas być troje. Pierwszy już został znaleziony, czeka nas w tej karczmie pod krasnoludzkim Bochnem. Jednak trzeci jest do znalezienia. Cóż to była za istota? To był smoczy jeździec. Jego obecność tutaj dowodzi, że podejrzenia Zandalora były słuszne. Czarny Krąg zdaje sobie sprawę z mojego istnienia. Oznacza to też, że starają się jak najszybciej mnie ukrócić. O właśnie, przy okazji Zandalor coś znalazł. Jest to... w trakcie mojej podróży można spotkać się na kolumny otoczone dziwnymi symbolami. Są to te urządzenia teleportujące. W przeszłości były używane do przemierzania Rivellonu. Rivellon to jest ta kraina, w której się znajdujemy. Jednak teraz ze względu na nieufność między rasami nie są używane. Można je aktywować. Do tego celu potrzebny jest zwój aktywacji. Taki jak oto zwój właśnie otrzymujemy od Zandalora. Każda rasa ma swoje oddzielne teleportery. Ras jest bodajże, tak z pamięci strzelając, chyba około 7. A my uzyskaliśmy do jednej z tych ras zwój teleportacji. Tak jak widać, klikając zwój teleportacji, pokazują się wszystkie miejsca, gdzie mogę znaleźć te teleporty. Także jest ich dosyć sporo. A mamy tutaj zwój czaru, jest to zwój teleporteru magów. Magowie w Divinity robią za oddzielną rasę.
czyli potrzebujemy zwoju pozostałych ras. Dostaliśmy też zadanie na odszukanie zwojów aktywacji teleportu. To będzie raczej długie zadanie, które się ciągnie przez solidną część gry. Ale póki co mamy możliwość aktywacji teleporteru magów. Co troszeczkę ułatwi podróż. Dzięki za pomoc w walce trollami, nie ma sprawy, zawsze chętnie pomogę. Okej, okay, przed nami znak. Czy znak na coś może wskazuje? Dokarczmy pod niebieskim knurem południowy wschód. A jest tutaj jeszcze jeden znaczek? Przeklęte opactwo. Północny wschód. W związku z tym przed nami stoimy przed wyborem. Pod niebieskiego knura, czy w stronę przeklętego opactwa? Wydaje mi się, że chyba bardziej kusząca jest ta opcja z przeklętym opactwem, bo tam troszeczkę więcej akcji może nas czekać. Alan handlarz jest komi wojażerem. Mógł powiedział mi o ataku troli. Dostaliśmy informację o ataku troli. Prawdopodobnie będziemy musieli coś później z nim zrobić. W tej chwili nie ma na to żadnego zadania, także zastanowimy się później. Póki co przejdziemy ścieżką w stronę przeklętego opactwa. Aaa! Pszczoła! Konkretnie osa nawet. Rzuć zaklęcie! Czy grałem w Cara Ciężar Korony? Nie miałem przyjemności grać w taką grę. Nienawidzę owadów. Ogólnie nienawidzę owadów, ale w Divinity nienawidzę ich bardziej, bo ciężko je trafić czarami. Jezu. Zginąłem od pojedynczej osy, bo nie jestem w stanie jej trafić czarami. Znowu będzie rozmowa z tym kupcem. Przewinę on bardzo szybko. Atak troli, być może. Dziękuję za szczerą uwagę. Sejwuję, bo jak mnie znowu dopadnie jakaś mordercza osa, to będzie ciężko. Nienawidzę owadów w realnym świecie, a w Divinity są jeszcze bardziej uciążliwe, bo przerywają kastowanie zaklęć, kiedy są blisko ciebie. Ciekawe, czy mogę go zamrozić w sumie. Zamroź tę osę! Mogę próbować walczyć z nią wręcz, ale to zajmie 200 lat, jestem bardzo słaby. Udało się. Chryste Panie, jakie to było trudne. Wybiłem jakieś 2-3 bataliony orków. A stawia mi zdecydowanie najcięższy opór pojedynczy egzemplarz osy. Po prostu... Północny wschód. Okej, czyli idziemy w górę i w prawo. Okej. To już jest brama przeklętego opactwa. Wydaje mi się, że jeśli dobrze pamiętam, gdzieś idąc wzdłuż murów przeklętego opactwa można znaleźć teleporter. Jeden z tych teleporterów magów, o których mówiłem wcześniej. Także rozejrzyjmy się. A przy okazji jest tutaj trochę zombiaków. A co tutaj jest? Nefrytowy amulet. On nie ma żadnych zdolności specjalnych, ale
Lepiej mieć niż nie mieć, prawda? Nie, kolejna osa. Boże, miej mnie w opiece. Czy jestem w stanie wysnapić z daleka? Tak. Boże, jak jestem szczęśliwy. Osa najtrudniejszym przeciwnikiem. Pieprzyć zombie, pieprzyć orków, pieprzyć trolle. Prawdziwym złem tego świata są owady. Nie umarli to też nie jest problem. Ciekawe, czy mogę walczyć w... O, dobra. Nie będę się zastanawiał, czy mogę walczyć wręcz, skoro pojawiła się tam dodatkowa radosna trójka. Okej. Piramida wraca do ekwipunku. Problem z piramidą polega na tym, że można ją dosyć łatwo zgubić. A to dosyć ciężka sprawa wtedy. Bo jest dosyć pomocna, jest mimo wszystko. W grze RPG zdolność leczenia się i regeneracji many za darmo jest, powiedziałbym, że dosyć niezastąpiona. Level! Jest tutaj ciężki skórzany pas i mikstura cieni. Mikstura cieni aktywuje tymczasową niewidzialność na mnie. Założę na siebie ten ciężki skórzany pas, bo ma dużo więcej pancerza. Będę troszeczkę mógł więcej obrażeń znieść. Dajemy punkty w zręczność, żeby móc założyć ten łuk jakoś niedługo. I umiejętności. Mogę dać drugi poziom w uderzenie meteoru. Moją podstawową zdolność. Będzie teraz dużo łatwiej walczyć ze wszystkim. Który to już jest level? Zasejwuję. Który to już jest level? 8. Czyli za 2 levele dostanę podwójny punkcik. Wtedy będę mógł sobie wziąć wyższy poziom otwierania zamków. I wyższy poziom nakładania uroków na broń. Jeśli będę już mógł. Bo póki co muszę pakować wszystko w umiejętności do walki, żeby być w stanie utrzymać tych przeciwników jakoś pod kontrolą. Ale z ulepszonym tym zaklęciem uderzenia meteoru jest dużo łatwiej. Zadaje dużo, dużo więcej obrażeń. Różnica jest zajebista. Zaraz, sprawdzę sobie na tym zwoju, gdzie jest... O fuck, nie chciałem tego. Gdzie tutaj jest na dobrą sprawę? No bo tak, tutaj jest... A nie, zaraz, to nie jest... Fuck, to nie jest teleporter magów, to jest teleporter ludzi. Teleporter magów wygląda tak. Jest taki symbol z półksiężycem. A ten... Przeklęte opactwa ma teleporter ludzi, którzy są symbolizowani przez miecz, młot i płomień. W związku z tym ten teleporter otworzymy później. Ale nie zmienia to faktu, że możemy wyczyścić tutaj z przeciwników i rozejrzeć się, bo tam jest chyba trochę wartościowych przedmiotów na terenie tego opactwa, jeśli dobrze pamiętam. I chyba nawet jeden quest poboczny, coś w stylu oczyścić przeklęte opactwo albo uwolnić opactwo od klątwy, coś tego typu. Coś koło tego. Okej, okay, obiegliśmy już opactwo dookoła. Gdzieś chyba na północnym zachodzie od tego opactwa jest teleporter, właśnie ten teleporter ludzi. Ale zwój teleportera ludzi będzie najpierw potrzebny.
Lubię wcześniej wewnątrz przechodzenia Divinity właśnie zahaczyć o to opactwo, bo tu jest masę łatwych przeciwników. Tu jest masę tych zombiaków, one są bardzo wolne i dają dosyć sporo doświadczenia. Dlatego chcę jeszcze sobie pobiegać tutaj jakby po zewnętrznej stronie, bo kiedy wejdę do środka, będę walczył ze stalowymi szkieletami. Stalowe szkielety są bardzo odporne na ogień, więc będę potrzebował zaklęcia błyskawic, zanim zacznę walkę z nimi. Fajnie byłoby wbić level i dostać to zaklęcie błyskawic najpierw. Zmisowałem około miliona ataków, no ale nic się nie stało. O Chryste, ale mnie jebnął. Lul. Tak patrząc z perspektywy, kiedy grałem pierwszy raz w Divinity, jak miałem jakieś pewnie z 14 lat, nie spodziewałem się, że będę grał w tą samą grę jakoś koło 10 lat później, kiedy zacznę streamować i dzielić się swoimi grami z ludźmi, którzy chcieliby to oglądać. O Chryste, trochę ich tu jest, a ja nie mam absolutnie nic many. No nic, trzeba będzie przebiec kawałek dalej na bok. Ile ja mam potionków do many? 5. Ha, nie dam rady teraz spać, prawda? Bo jest zbyt szybko, jakby zbyt często. No nic, spróbuję. Kurwa, nie chciałem tego kliknąć. Będziemy tak latać w tej z powrotem. To nie czas na sen. Okej, w związku z tym pobiegam chwilę po mieście i zobaczę, czy mogę tutaj jakiegoś questa małego troszeczkę naprzód przesunąć. Na przykład zobaczę, co z tym grobem. My energies are depleted. Let me regain my strength. Okej, z tym grobem nic, nie mogę go otworzyć po prostu. Sorry, I can't use that. Here lies the late an unnamed victim of. Jestem prawie pewien, że ten grób się otwierał jakoś, ale. No nic, muszę być pijany. Bronią też się go nie. Z bronią na wierzchu. No trudno, to lecimy dalej. Gdzieś tutaj mieszka mój. Kolega, który ściągnął mnie do wioski uzdrowicieli. O, właśnie on. Nie, czekaj, zaraz. To jest, tak, to jest on, to jest Joram. Opowiedz mi o Mardeneusie. Łomem XD. Jakbym tylko miał łoma jeszcze, nie? Lanilor planuje wysłać grupę uzdrowicieli, w tym również mnie do Rivertownu, ale bandy orków z pewnością nadną się w znaki po drodze. Lanilor, rozmawiając, czy możesz nam pomóc? Okej, czyli w tej chwili jeszcze nie mogę ci pomóc, stary, ale już pracujemy nad tym. Jak już tutaj jestem, za pamięci mogę aktywować teleporter magów, czyli wreszcie ten, który dla którego zwój posiadam. Który jest gdzieś bardzo blisko tej wioski, gdzieś po tej o właśnie, gdzieś po tej stronie chciałem powiedzieć. Tada, teleporter. Okej, czyli mamy zapalony już jeden. Te wszystkie teleportery tutaj w bezpośredniej okolicy to będą teleportery ludzi. Farmy, przeklęte opactwo, koszary, zniszczona wioska. Tutaj będzie kaczma pod krasnoludzkim bochnem jeszcze, to jest krasnoludzki teleporter. I jest blisko krasnoludzkiej wioski. W krasnoludzkiej wiosce zdobędę zwój dla krasnoludów, czyli będę mógł sobie to ogarnąć. Ars Magicana. Szczerze nie pamiętam, co to jest jakaś biblioteka. Nie, to nie jest biblioteka, to jest sklep z produktami magicznymi. Tam też mogę aktywować teleporter. Cmentarz.
A potem to już jest troszeczkę dalsza sprawa, bo dalej to już jest... Żeby dostać się dalej, będę musiał pchnąć fabułę mocno naprzód. Póki co skupmy się na tym, co tu i teraz. Czy dam radę posiekać je mieczem? Może, spróbujmy. Nie, zajmie to 300 lat około. Idę, troszeczkę pomocy potrzebuję od paladyna, który tutaj stoi. Ja w sumie tylko chciałem zahaczyć o ten teleport, więc orki są tutaj, orkowie są tutaj całkowicie opcjonalni. Dobra, podskoczę teraz do łóżeczka. Teleportuję się wybić tam tych wszystkich nieumarłych. Przypuszczam, że dostanę level. I myślę, że to chyba będzie tyle na dzisiejszego live'a, bo i tak już dosyć mocno z fabułą polecieliśmy. Znaczy z fabułą jak z fabułą. Bardziej powiedziałbym, że z eksploracją. Z ogarnięciem świata tutaj dookoła nas, co się dzieje. Spać. Okej, spauzuję sobie grę od razu, żeby móc przygotować się do wzięcia kamienia teleportacyjnego. I szybciutko uciekamy. Trzeba będzie wybić tą rzeszę nieumarłych, która tutaj się budzi. Dobra, no i po jednym. Czemu ty nie dostajesz obrażeń? Teraz będę musiał minimalnie bardziej oszczędnie z maną zagrać, bo tu jest naprawdę dużo przeciwników, a many nie mam nielimitowanej. Także nie mogę sobie strzelać jak z karabinów akurat w tej sytuacji. Dobra, jak są blisko, to mogę strzelać jak z karabinu. Mam level. O Chryste, ale to zombie mnie sieknęło. What the fuck, tu jest... Jeden z tych zombie... Praktycznie mnie one-shotnął. Kyrie, Leison, ale bije. Wydaje mi się, że save'owałem... bliżej swojego łóżka, ale może faktycznie pospieszyłem się. Fak, nie w tę stronę, tam biegnij w prawy górny róg, tam gdzie jest łóżeczko, tam gdzie można iść w kimę. Dobra, teraz safe. I lecimy bić nieumarłych. Kolejny safe i próbujemy bić tego zombiaka. Tego, który mnie tak uprzednio zmasakrował. Nie, bo oni się wszyscy nazywają zwłoki, czyli to są ci prości. Ten trudny się nazywał zombie po prostu. O, jest i zombie. Czemu ty się nie zamroziłeś, jeśli mógłbym wiedzieć? Okej, czyli widocznie się go nie da zamrozić. Dobrze wiedzieć. tysiąca doświadczenia z niego poleciało i jakiś krasnoludzki hełm. Wygląda na to, że to był jakiś taki miniboss. Ale że tutaj również buława, która ma dosyć dobry damage'ik. Przesiądźmy się na nią.
25 do 37 w porównaniu z moim mieczem 6 do 14. Okej, czyli mamy jakąś maczugę. W międzyczasie, co tam w statystykach? W statystykach chcemy zręczności, żeby móc z łuku korzystać. A w umiejętnościach... Nie ma jeszcze błyskawic, kurczę. Wezmę sobie, żeby pokazać wszystkie umiejętności. Piorun. Piorun wymaga 10 levela, ja mam 9. Czyli na następnym poziomie będę mógł z błyskawic skorzystać. Okej, czyli błyskawice jeszcze nie teraz. No nic, skoro nie mogę błyskawic, to trzeba będzie opieprzanie zamków albo identyfikację. Mądrość jest całkowicie niewarta. 2% zwiększanego doświadczenia to jest bardzo, bardzo mało. Lepiej mieć inną zdolność i po prostu w miarę ogarniecie przez questy lecieć. Dobra, tak jest, weźmiemy po prostu otwieranie zamków. A czy nie, czekaj, chciałem powiedzieć, weźmiemy po prostu identyfikację. Bo identyfikacja umożliwia oszczędzenie w chuj pieniędzy. Trzeba by latać z każdym itemem do identyfikowania, to po pierwsze jest dużo pieprzenia się, a po drugie po prostu po co na to pieniądze marnować, tak? Dobra, save'uję i lecimy dalej. Trochę dużo tych zombie. Mam nadzieję, że chociaż się ustawiam jakoś ładnie w szeregu. Ja się odpaliła bojowa muzyczka. Nie, nie sklepę. Trzeba się będzie cofnąć. Dobra, do Uzia, quick save, duży save, nazwiemy go save 02. Świetnie. Myślę, że to jest moment, w którym trzeba będzie skończyć na dzisiejszego live'a. Jest już pierwsza. Zaraz zobaczę, jak długo trwało to nagranie. Wydaje mi się, że pierwszy odcinek jako taki pilot, właściwie pilot do serii wyszedł zajebiście długi. Poznaliśmy kawałeczek fabuły, złapaliśmy kilka questów z wątku głównego. Spotkanie z Zandalorem jest tutaj bardzo istotne. Rozwiązanie zagadnienia z zarazą w Rivertown. Uleczenie Mardenausa chyba nie jest w tej chwili już długim questem. Myślę, że jakoś niedługo zobaczymy zakończenie. Także co? Wydaje mi się, że chyba tyle byłoby w temacie Divinity na dzisiaj. Dzięki wszystkim serdecznie za udział.